Dzień dobry, witam na kanale Poradnik Handlowca. Witam wszystkie osoby, które będą oglądały zapis z tego live'a. Będzie to takie mini szkolenie ze zbijania obiekcji, więc warto być, warto obejrzeć całe, robić notatki, bo wiecznie żył nie będę. Witam pierwsze osoby. Możecie dać znać, czy dobrze mnie słychać. Takie techniczne sprawy sobie załatwimy od razu. Cześć Sebastian. Bardzo mi miło, że wpadłeś, pewnie na chwilę, bo jesteś zajęty wysyłaniem 100 paczek dziennie. Rozumiem, że słychać, tak? Słychać. Witam oczywiście też nowe osoby, bo podejrzewam, że dużo nowych osób może dzisiaj się pojawić. Oczywiście witam wszystkich tych, którzy witają mnie tak naprawdę za każdym razem. No ale wiadomo, zawsze ktoś nowy jest. W razie czego prawdopodobnie będzie zapis z tego live'a, chyba że się coś tutaj wydarzy niespodziewanego. Aczkolwiek wiecie, że zawsze warto jednak być osobiście i bo to różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? To jest live, wiadomo. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tak naprawdę czymś, co jest ważne chyba dla każdej osoby, bo jak tu nie mówić o czymś, co jest ważnym, jak nie pisanie z kupującym, tak? Jeśli chodzi o pisanie z kupującymi, to tutaj będziecie mieli w postaci tego live'a takie naprawdę mini szkolenie. Cześć. Więc można tak naprawdę sobie sporo wiedzy wyciągnąć, tak? Nie jest to e-book, gdzie macie na przykład wszystkie informacje streszczone. Tutaj trzeba się trochę wysilić, trochę się dopasować do tego, co wy macie aktualną sytuację. No i wykorzystać po prostu te rady, o których mówię. Dzisiaj będą takie uniwersalne, bo zbijanie obiekcji, no to jest tak naprawdę, wiecie, dla sprzedawcy coś takiego jak dzień dobry, tak? Na co dzień każdy klient tak naprawdę ma jakieś wątpliwości, które go przed zakupem powstrzymują, więc więc każdy powinien po prostu obejrzeć to nagranie od dechy do dechy. Jak nie macie czasu teraz, no to po prostu w postaci zapisu, żeby też wiedzieć. No i po prostu sobie zapisujcie, bo będą to takie sytuacje bardziej powtarzalne. Ja już generalnie pisałem w formie posta, nie wiem czy tutaj czytaliście, czy też nie, taki wstęp odnośnie obiekcji. Podejrzewam, że to zawsze wam sprawiać będzie największe trudności, tak? No bo to jest ten taki najtrudniejszy etap w rozmowie, gdzie z klienta, który nie chce, albo może chce, może nie chce, żeby z niego zrobić jednak takiego klienta, który coś od nas kupi, tak? To jest jednak ważne. No i tutaj też można bardzo mocno dać ciała, tak? Bo ciężko jest też się dopasować w każdego klienta. Ciężko jest idealnie zareagować na jakąś sytuację. Natomiast bardzo często to jest też gra do jednej bramki, tak? Czyli jeśli prawdopodobnie nie zrobicie czegoś dobrze, no to w tym wypadku bardzo często można to łatwo zrobić źle. I to też niesie za sobą konsekwencje później takich decyzji. Bo tak naprawdę jeśli się pisze gdzieś tam na czacie, no to takie już informacje zostają, tak? Trzeba to robić w odpowiedni sposób, bo też nie jesteśmy w stanie na przykład przekazać jakiejś mowy ciała i tak dalej. I chodzi o to tak naprawdę, żebyśmy się wszyscy dobrze zrozumieli, tak? Na czacie z klientem jak piszecie, to też powinno wam zależeć na tym, żeby się dobrze z klientem zrozumieć. Generalnie jest wiele powodów, że klienci się nie decydują na zakupy. Myślę, że tutaj będziecie wiedzieli w sumie tak jak i ja dokładnie to samo, bo wszyscy mamy te same jakby wymówki, czyli że muszę się zastanowić, nie wiem jeszcze, nie mam pieniędzy, za droga wysyłka, co tam jeszcze jest. No możecie napisać jakie tam wam się jeszcze trafiają. Później będziemy sobie też oczywiście, będziecie rzucać przykłady,
a ja Wam będę odpowiadał, jak można by się było zachować w danej sytuacji. Postanowiłem się tutaj nie przygotować jakoś specjalnie, czyli że nie przygotować jakiejś obiekcji i wymyślać i czytać rozwiązania, tylko żeby Wam pokazać, że jest to u mnie już naturalne, tak? Jako u osoby, która gdzieś tam jednak już tyle lat w tej sprzedaży siedzi, to te jakby obiekcje się powtarzają, tak? Bo nieważne w sumie, co się sprzedaje, jaki produkt czy coś takiego, zawsze mniej więcej tak samo mogą klienci odpowiedzieć, tak? Czyli, że nie mam pieniędzy, nie mam teraz czasu rozmawiać, nie wiem, właśnie muszę się zastanowić, wiecie, nieważne, czy sprzedajecie telefon, czy właśnie bluzkę, zawsze jakby te obiekcje się będą pokrywać, tak? A co za tym idzie? Pewne odpowiedzi też mogą się pokrywać i no i w tym przypadku można to po prostu wykorzystać, tak? W dosyć prosty sposób, bo ludzie też w jakiś określony sposób reagują na pewne rzeczy. No i po prostu, jeśli tak naprawdę byście poświęcili tak dużo czasu na Vinted, na zrozumienie pewnych zachowań klientów na przykład, to pewnie też byście jakieś wnioski mogli z tego wysnuć. Tak, będzie zapis, ale jak się uda, to oglądaj. No, co to w ogóle znaczy, jak w ogóle dużo osób w sprzedaży ogólnie, już nie tylko tutaj na Vinted, cześć Kaja, ma taki problem, że odpuszcza bardzo często, a to jest oczywiście bardzo złe. Trzeba rozmawiać dalej, tak? Czyli w sumie, tak jak już mówiłem na ostatnim live'ie, nieważne co klient odpowie, my możemy jako sprzedawca albo, no nie wiem, odpuścić i w sumie nic się wtedy nie stanie, albo spróbować zrobić coś i zaryzykować, że po prostu jakaś ta sprzedaż będzie. Tak naprawdę wszystko też zależy od ilości tych rozmów, które macie, tak? Czyli finalnie od ilości polubień tak naprawdę, chociaż wiadomo, że czasem może się trafić mniej polubień, ale trafią się bardziej kontaktowe osoby i będzie można więcej popisać. No ale tak głównie statystycznie, no to wiadomo, że im więcej polubień, tym większa ilość tych wiadomości, więc im więcej takich wiadomości, tym znowu macie więcej szans, żeby te rozmowy rozegrać jakby po waszej myśli, tak? I na początku bardzo często oczywiście dużo osób zwraca uwagę na to, że masa osób nie odpisuje, albo że odczytuje i też nie odpisuje, albo nawet nie odczytuje. To jest oczywiście rzecz normalna. U każdego z nas jest taka sama sytuacja. No bo wiecie, ludzie też lajkują co popadnie, tak? Wrzucają sobie kilka rzeczy, później do tego nie wracają, albo od razu znajdują coś lepszego i też do tego nie wracają, więc tutaj też trzeba o tym wszystkim pamiętać, że nie, jednak nam zależy, żeby do jednej tej konkretnej osoby trafić. Do jednej konkretnej osoby, która kupi tą jedną konkretną rzecz. Chyba że tak jak ja, na przykład macie jakieś produkty w ofercie, gdzie macie kilka sztuk tego samego produktu. Cześć Janek. I wtedy to jest jeszcze lepsze, tak? No bo mam kilka sztuk tego samego produktu. Jeśli on by mi się sprzedał, no to wtedy mogę wystawić go ponownie i znowu tutaj gdzieś tam z tymi ludźmi pisać. Natomiast jeśli jest jeden produkt, macie, on jest niepowtarzalny, czyli na przykład jakieś buty, kurtka, wiadomo, że macie po jednej sztuce tego wszystkiego, no to wystarczy Wam tak naprawdę jedna osoba, żeby ta rzecz się sprzedała, więc niekoniecznie trzeba polować na przykład na 20 polubień, 30 polubień. Czasem wystarczy jedno i właśnie to jedno wystarczy, żeby popisać coś tam i nagle się okazuje, że rzecz jest sprzedana, tak? Nagle się okazuje, że nie jest wcale potrzebne jakieś wybijanie, podbijanie przedmioty na stronę główną i tak dalej. Oczywiście to wszystko też przyspiesza, no bo te podbicia, chodzi o podbicia, żeby ten kontakt po prostu był, w sensie o polubienia, żebyśmy mogli pisać, tak? Natomiast chodzi o to, że jak już wpada jedno polubienie, to każdy powinien się na tym jednym polubieniem skupić, bo po prostu być może wystarczy, tak? Po co pisać do 10 osób, skoro mogę napisać do tej osoby dobrze i jeśli się sprzeda, no to nie będę musiał już pisać do nikogo więcej. Więc to jest takie, myślę, spoko. No.
Co jest jeszcze ważne, jeśli chodzi o obiekcje? Bardzo często też tutaj, jak się mówi o obiekcjach na jakichś szkoleniach czy tam w internecie, to znajdziecie sobie taki rysunek, na pewno każdy kojarzy, że jest zatopiona góra lodowa i tam wierzchołek widać i co tam jest pod spodem. No i ten sam rysunek się tak naprawdę stosuje właśnie w sprzedaży, żeby pokazać, że to, o czym nam mówi klient, to nie do końca jest to, o co mu chodzi, tak? Bardzo często to znamy ze swojego życia. Ktoś mówi jedno, myśli sobie drugie, tak? No bo nie da się tego na pierwszy rzut oka wyczaić. No ale my jako sprzedawcy musimy się takich rzeczy uczyć, musimy takie rzeczy próbować przewidywać, bo dzięki temu po prostu ta sprzedaż wskakuje, tak? Co do tej góry lodowej jeszcze, no to część oczywiście osób powie od razu, o co im chodzi, część osób będzie tam wymijająco właśnie próbować na jakieś rzeczy odpowiadać, żebyśmy tylko nie znali jakby tej prawdziwej przyczyny, bo ona może być różna, tak? Może być to na przykład przyczyna spowodowana brakiem pieniędzy, tak? I nie każdy nam to powie, bo na przykład ktoś się będzie wstydził, tak? Albo, że nie wiem, albo ogólnie nic nie powie. No wiecie, to jest takie naturalne, tak? Że nikt na przykład w takiej sytuacji by nie wyskoczył, ej, ja nie mam pieniędzy, coś tam, no raczej nie. No i w takim wypadku my musimy spróbować wyczuć odpowiedni moment, ale to też Wam powiem trochę później i nawet na takie sytuacje jest wyjście. Najczęściej oczywiście, co może się stać, tak? Od razu tak naprawdę jak my wyślemy skrypt, tak? Ja nie wiem, czy tutaj wszystkie osoby są jakieś nowe osoby, czy są stali bywalcy. Natomiast zakładamy, że wpada nam przedmiot do polubionych, tak? No to oczywiście, co robimy? Piszemy, tak? To już wszyscy wiemy. Ja w tym momencie będę mówił po prostu, że no piszemy skrypt, tak? No bo ja już takich terminów tutaj używam od dawna, więc myślę, że Wy też powinniście mniej więcej czaić, o co chodzi, czyli po prostu wiadomość jakaś określona do kupującego i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nie da się mieć za bardzo obiekcji, nie da się nic z tym zrobić, jeśli w ogóle nie napiszemy do klienta, tak? Czyli musimy w jakiś sposób rozpocząć rozmowę. No i tutaj właśnie ten pierwszy skrypt na rozpoczęcie rozmowy, na przełamanie lodów, to jest taka pierwsza próba podjęta aktywnej sprzedaży, tak? Czyli my piszemy, no i co? I czekamy tak naprawdę, co się zadzieje. Najczęściej, tak jak mówiłem, mogą klienci po prostu nie odpisać, może się nic nie zadziać, mogą to zignorować. No i my z tym też za bardzo nic nie zrobimy. Oczywiście można do nich spróbować jeszcze raz pisać, sam tak czasem robię, ale jednak jest to uciążliwe, tak? No bo jak ktoś nie chce się z nami kontaktować, to z drugiej strony też nam nie powinno zależeć na kontakcie z taką osobą specjalnie, no bo w dłuższej perspektywie może się to okazać stratą czasu, tak? Natomiast jakbym miał, powiedzmy, był w sytuacji, gdzie tak jak niektórzy z Was mają mało lajków, mało tych polubień, no to bym się nie przejmował, co ktoś sobie pomyśli, jak ja mu napiszę do niego trzeci czy tam czwarty raz, tylko spróbowałbym napisać w taki sposób, żeby się nie mógł obrazić, a jednocześnie, żebym ja miał jeszcze szansę coś zrobić, tak? No bo z niczego się nie zrobi czegoś, tak? Nie zrobi się sprzedaży, jeśli Wam polubienia nie wpadają, nie macie przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. Dalej, no i po tej pierwszej wiadomości, cześć Mateusz, witam wszystkich oczywiście dołączających na bieżąco. Od razu po tej pierwszej wiadomości mogą się pojawić jakieś obiekcje, tak? Czyli jak coś klient nam odpisze, no to my już będziemy wiedzieć. No i co w takiej sytuacji może się zadziać? No właśnie, może nam ktoś napisać, że się zastanowi, że na razie szuka. Nie wiem, że może za drogo, to się też nie zdarza jakoś super często, ale chodzi o to, że tych sytuacji jest dużo, tak? No bo jest dużo takich małych słów, zwrotów, które klient może zastosować, żeby po prostu jakąś wymówkę zastosować, tak? Myślę, że każdy byłby w stanie 5 wymówek, z których powodów nie chce po prostu kupić danego przedmiotu i też by każdy z Was mi napisał i tutaj na pewno by się dużo z nich nie powtórzyło, więc zobaczcie, ile tego jest tak naprawdę. No tak naprawdę nieskończona ilość, bo ilu jest klientów, tyle mogą sobie wymyślać tam sposobów. Generalnie same tutaj tak z takich psychologicznego punktu widzenia, no to jest taka zwyczajna jakby
chęć oszczędzania i obawa przed stratą pieniędzy, tak? No bo nawet jeśli, nie wiem, ktoś z Was sobie się umówił, że idzie już do sklepu, bo musi sobie coś tam kupić i już jest w tym sklepie, już kupuje, niby wiedział, że kupi, ale nagle stoi przy kasie i trzeba zapłacić, no to taki jest, no, niefajne uczucie czasem, tak? Że trzeba jednak te pieniądze wydać, nie zawsze by się chciało, czasem wyjdzie drożej niż gdzieś tam się zakłada. No i to jest po prostu taka emocjonalna strata, tak? Czyli że my musimy się pozbyć pieniędzy, musimy oddać komuś nasze pieniądze. No i nieważne, czy to galeria, czy to Vinted, no działa to mniej więcej tak samo, tak? Jeśli ktoś ma na przykład mało pieniędzy do dyspozycji, no to nadal na Vinted jego te zakupy mogą obciążać jego budżet i też jakby trzeba o tym pomyśleć. No i co? I od razu po tej pierwszej wiadomości mogą się jakieś tam właśnie te obiekcje napatoczyć. Jeśli się nie napatoczą, to my musimy spróbować je wywołać, tak? Czyli to jest to, co mówiłem na początku. Nie każdy nam powie, o co mu chodzi. No i my możemy zadać jakieś po prostu nawet takie proste pytanie, nawet może durne dla niektórych, ale po prostu, nie wiem, no załóżmy, że komuś coś napisałem i ktoś mi nic nie odpisał. No to mogę napisać mu: dzień dobry, widziałem, że odczytała Pani wiadomość, ale Pani nie odpisała, postanowiłem się przypomnieć, bo mam dzisiaj dodatkowe rabaty na profilu i nie chciałbym, żeby to Panią ominęło, tak? Proszę bardzo, już macie skrypt, który możecie wysłać właśnie do tych osób. I tutaj jest jakby trochę takie też wywołanie obiekcji, bo ta druga osoba nam całkowicie nic nie odpisała, więc my w dalszym ciągu nie wiemy, czy on, nie wiem, tylko oglądał, czy to jest dla niego za drogie, czy on się zastanawia i tak dalej, więc musimy tutaj sprowokować go do jakiejś wymiany zdań. No i co? No i on może nam napisać, że właśnie się zastanawia, no i to już jest w sumie spoko, bo już nam coś odpisał, już jakąś wiadomość od niego mamy, no i można spróbować właśnie do niego napisać. Zastanawia się, co można tutaj odpisać na taką obiekcję dotyczącą zastanawiania się. No ja bym właśnie podszedł do tego tematu właśnie w taki sposób, też łącząc ze sobą różne takie strategie sprzedażowe, czyli napisać coś w stylu: rozumiem, że Pani się chce zastanowić, natomiast powiem Pani szczerze, że mam ten przedmiot podbity i bardzo dużo osób teraz o niego pyta. I to jest na przykład taka też fajna informacja, bo tak naprawdę wysyłacie tylko taką wiadomość, a już może się okazać, że gdzieś tam ta potrzeba kupna się okaże, tak? A jednocześnie odpowiadacie na ten durny tak naprawdę... Durną odpowiedź, czyli muszę się zastanowić, no bo ciężko też sobie wyobrazić, co to znaczy, muszę się zastanowić, nad czym się musisz zastanowić. Natomiast generalnie w takim kontakcie bezpośrednim to się od razu pyta, dopytuje dalej, czyli nad czym właśnie, o co konkretnie chodzi. Na czacie jak napiszecie, nad czym się Pani zastanawia, no to wiecie, to już tak brzmi trochę, właśnie to jest to, że nie widać tutaj emocji, nie widać tutaj gestów. I jak napiszesz tak, że nad czym się Pani zastanawia, to już może to zbudować pewien mur taki między Tobą a kupującym. Chyba że właśnie to dobrze ubierzesz w słowa, czyli rozumiem, nad czym się Pani zastanawia, być może będę w stanie pomóc. I widzicie, tutaj takie proste zdanie, prosta odpowiedź, ale musiałem ją obudować w takie dodatkowe słowa, żeby cały czas zachować tą taką pozorność, że ja nie chcę nikomu nic sprzedać, ja po prostu odpowiadam na pytania, rozmawiam, a co z tego będzie, to nie wiem, tak? Zakładam, że ta osoba, która jednak polubiła ten przedmiot, gdzieś tam w głębi serca trochę jest nim zainteresowana, no bo jednak po to się do ulubionych dodaje, tak? Więc musimy tak być trochę pewni, że ta osoba właśnie musi tą rzecz kupić. Musimy mieć w sobie tą taką pewność siebie, ale jednocześnie właśnie nie pokazywać tego klientowi, żeby on się nie wystraszył, żeby on sobie nie pomyślał, że my go właśnie chcemy do tego zakupu zmusić, czy coś w tym stylu. Więc widzicie, no taka odpowiedź tak naprawdę, muszę się zastanowić, nic to nie znaczy. Trzeba tutaj albo spróbować zapytać jeszcze, o co właśnie dokładnie chodzi w taki delikatny sposób, albo właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, od razu podejść do tematu tak, że fajna rzecz, naprawdę się ogląda i warto po prostu się decydować, tak? Albo niech mi Pani odpowie,
na jaki konkretny temat się pani zastanawia, to ja pani po prostu odpowiem, tak? Żeby po prostu potem nie było takiej sytuacji, że gdzieś tam przedmiot się sprzeda. No i już dajecie tutaj jakby taką kolejne takie mini zadanie kupującemu, tak? Musicie takie mini zadania kupującemu dawać, bo to po prostu angażuje, tak? Czyli prosta sprawa. No jak ktoś dla mnie zrobi jakieś małe zadanie, no to się jakby musiał trochę wysilić, żeby to zrobić, tak? Czyli jak ja wam powiem, nie wiem, zostawcie mi lajka pod postem, no to musicie już kliknąć, tak? Czyli z osób, które totalnie nic tak naprawdę ze mną nie mają wspólnego, bo naprawdę nie chcą mieć na przykład ze mną kontaktu albo nie chcą czytać moich treści, już gdzieś tam klikacie tego lajka, później może się wam jeszcze raz wyświetlę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie porównanie do tego. Jeśli chodzi o te obiekcje, to dodam jeszcze coś takiego, że warto mieć na uwadze, że nie ma tutaj jakby takiego złotego środka, bo można stosować pewne takie wyrażenia, na przykład, które ja stosuję, które w pewnym stopniu się sprawdzają bardzo często, ale to też nie jest reguła, tak? Bo to zależy od wszystkiego, od towaru, od klienta, od was i tyle. I chodzi o to, żeby jak najlepiej zareagować na daną sytuację, żeby właśnie tego klienta nie spłoszyć, a jednocześnie, żeby zwiększyć szansę na sprzedaż. No i co się może stać? Jak tutaj odpowiedzielibyśmy właśnie na taką, powiedzmy, pierwszą obiekcję, muszę się zastanowić, może następna obiekcja wystąpić. Czyli, że ktoś na przykład z nami dalej gada i się okazuje, że on mówi, że to jest za drogo w sumie, że on z jakiegoś powodu by tyle nie dał, bo to jest za drogo. No załóżmy, że to będzie ta, tak? No oczywiście może to być każda inna obiekcja. Załóżmy, że to będzie obiekcja tym razem o cenę. No to co można odpowiedzieć klientowi na taką cenę? Oczywiście można podejść do tego znowu na kilka sposobów. Można podejść do tego w taki sposób, że tak, czujemy wartość tego przedmiotu, on faktycznie jest tyle warty i idziemy w zaparte, żeby udowodnić klientowi, że mamy rację, tak? Czyli, że ta nasza cena, która jest ustalona za ten przedmiot, jest warta. Albo można pójść w drugą na przykład stronę, w taką stronę, gdzie będziemy klientowi tłumaczyć, że to wcale nie jest dużo. Różnymi argumentami właśnie, że w sklepach i tak jest drożej, bo tam są pracownicy, tam mają rachunki, czynsze, co tam jeszcze. Że trzeba jakby, no ogólnie jeśli chodzi o koszty, to jest dosyć prosta sprawa, tak? Bo na przykład można powiedzieć, że nowa kosztuje 90, a ta kosztuje 40 i już jakby ten argument cenowy też zostaje zbity, tak? Natomiast tutaj też można, trzeba uważać, no bo znowu można to łatwo zepsuć, jak ktoś zapyta, nie wiem, to ile by pani dała, tak? To jest niby takie pytanie spoko, ale znowu, co jak wam odpowie, że 20 zł, a wy się nie zgodzicie? To już jest takie znowu przepychanki, więc trzeba uważać, żeby po prostu nie dać też klientowi takiego dobrej drogi ucieczki. Czyli trzeba zadawać po prostu dobre pytania, zastanawiać się, czyli to co mówię też często, żeby się zastanawiać, co piszecie do tych ludzi. Szczególnie osoby, które nie mają skryptów moich, no bo to jednak musicie sami pisać w jakiś tam sposób. Są osoby, które chcą pisać tak jak ja, no to mają taką możliwość, no ale jak ktoś nie chce pisać tak jak ja, no to musi pisać po swojemu, no to bez sensu, żebym ja ci mówił, jak ty masz pisać, jak ty nie chcesz pisać tak jak ja, tylko chcesz pisać tak jak ty, więc musisz właśnie wyciągnąć lekcję z takiego live'a i dostosować to pod wiadomości swoje. Oczywiście z racji tego, że mówimy o obiekcjach, to też będę poruszał temat właśnie e-booka ze skryptami, bo tam też odpowiedzi na większość takich obiekcji jest. No i oczywiście skrypty na każdy dzień w roku, dlatego też są tam te obiekcje, no ale to się ze sobą jakby nie patrzeć łączy, tak? No bo z racji na takie powtarzające się schematy. Dobra, możecie mi napisać jakieś przykładowe obiekcje, co na przykład wam, z czym wam ciężko jest walczyć, co jak wam klient napisze, to nie wiecie co odpisać, albo co wy odpisujecie klientowi, to od razu powiem wam, czy piszecie dobrze, czy źle, możecie napisać jak wy piszecie właśnie,
No i po prostu teraz chwilę na przykład poodpowiadam właśnie na te pytania, więc chwilę się przymknę, wy mi napiszcie. Albo jak wy piszecie, albo z czym macie problem, albo jaką tutaj taką najczęstszą informację dostajecie od klientów, jeśli już wam coś odpiszą, tak? Dlaczego się nie decydują? Śmiało, nie gryzę, czat podobno działa, możecie się zastanowić, nie ma głupich pytań. Wiecie, no te sytuacje się będą powtarzać u nas wszystkich, tak? Więc jak ktoś, nie wiem, myśli, że jego jest jakaś śmieszna, no to niestety, ale nie jest. No jest raczej nudna, bo każdy już ją miał. Więc po prostu mi dajcie jakieś przykłady, żeby nie było, że jestem tutaj przygotowany. No i też chcę pracować na jakichś przykładach niewymyślonych, tylko po prostu na takich, które wy macie najczęściej u siebie. Nic nie odpisują, tylko na przykład dziękuję Przemyśle. No to nie jest nic nie odpisują. Jak już ktoś napisze dziękuję Przemyśle, to już jest coś napisał, więc w sumie spoko. Więc Przemyśle, dziękuję Przemyśle, to już jest spoko, bo w sumie możecie znowu podłapać jakiś temat i pociągnąć już tą rozmowę dalej. Tak sobie myślę, co by tutaj można było teraz powiedzieć. Przemyślę, no to jest generalnie przemyślę, to jest, ma dużo wspólnego z zastanowię się, no tak naprawdę znowu nic nie za bardzo wiadomo, co to znaczy przemyślę, co przemyśli, cenne, możesz zapytać, właśnie, to jest też dobra odpowiedź na tego typu wiadomość, dziękuję, przemyślę. No ale co chciałaby Pani przemyśleć, czy faktycznie ten kolor Pani odpowiada, czy cena jest tutaj odpowiednia, proszę śmiało pisać, na pewno się dogadamy i pach, już macie informację. Dziękuję za informację. To też w sumie jest taka wiadomość niby nic, ale można to w jakiś sposób wykorzystać. Czyli na przykład nie ma problemu. Często tutaj piszę do swoich kupujących z różnymi promocjami czy dodatkowymi rabatami. W tym momencie też Pani ma jeden. Tutaj na przykład przeceniam dla Pani to 15%. Polecam też zaobserwować, to będzie Pani miała informacji więcej. I już coś może z tego być, może znowu coś Ci odpiszę, może Ci nic nie odpiszę, może Cię zaobserwuję i coś kupi za chwilę. Natomiast no nie jest to już zostawione, tak? No bo jak dziękuję za informację, to jest faktycznie takie dosyć trudne dla niektórych osób, bo już się wydaje, że to już jest koniec rozmowy. A niekoniecznie, no rozmowa się kończy wtedy, gdzie druga osoba już nie odpisuje, więc jeśli Wy dostajecie informację, dziękuję za informację i Wy już nic nie odpiszecie, no to tak naprawdę trochę wydaliście działa, no bo wy skończyliście tą rozmowę. Nie decydują się, ponieważ wybierają z większej ilości propozycji, nie kupują od każdego. No właśnie, nie kupują od każdego, ale dlaczego by nie mieli kupić od ciebie? A skoro ty piszesz, dopytujesz, zastanawiasz się, próbujesz wyjaśniać, próbujesz się wczuć w sytuację, próbujesz doradzić, to nagle się okazuje, że rzecz nie tylko jest ważna, bo faktycznie twoja rzecz się podoba, skoro została dodana do ulubionych, a ty jako sprzedawca możesz wystarczyć, tak? Bo dana osoba będzie miała na przykład spełnioną taką psychologiczną też trochę potrzebę informacji. Każdy z nas ma taką potrzebę, czyli na przykład idziecie do kasy, a nie wiecie, ile dana rzecz kosztuje. To tak się trochę stresujecie, że może kosztuje więcej, że może byście nie kupili wtedy tego. I to jest właśnie potrzeba informacji. Jak mamy taką potrzebę informacji, no to później jesteśmy w stanie coś bardziej zaakceptować. W tym przypadku informacją może się okazać potwierdzenie, że faktycznie z tą rzeczą wszystko w porządku, faktycznie nie jesteś oszustem i faktycznie można z tobą porozmawiać, wymienić się jakimiś tam pytaniami, co może się przyczynić właśnie do zakupu. Wrzucam skrypt, obniżam cenę, a w odpowiedzi tylko dziękuję. Dziękuję. No to oczywiście pewnie będzie podobne do tego, co dziękuję za informację. Natomiast tutaj ja też czasami w takich przypadkach ja po prostu to zostawiam na parę dni i wracam w następny dzień z kolejnym skryptem, czyli na przykład na za 2 dni albo na za 3 dni i w takim przypadku piszę
Zastanawiała się Pani jakiś czas temu nad zakupem tego przedmiotu. Ja tutaj przygotowałem dla Pani jeszcze jeden dodatkowy rabat. I też w takim wypadku tej rozmowy nie zostawiasz, tylko po prostu coś z tym robisz. Nie jest to typowo takie zbijanie obiekcji, ale to też trzeba wyczuć, bo czasami w sumie można poczekać trochę z tą sprzedażą, tak? Jak ma ktoś się teraz zdecydować albo nigdy i się nie zdecyduje, no to jest lipa. Ale jeśli Wy trochę odpuścicie, właśnie pokażecie, że nie tylko Wam tak zależy, żeby to sprzedać, tylko się odezwiecie jak gdyby nigdy nic za na przykład 2 dni, no to z powrotem Wasze szanse rosną, tak? Po wysłaniu skryptu plus rabat, odpowiedź dziękuję, dodałam tylko do inspiracji. No to jest sytuacja bardziej indywidualna, tak? No bo jeśli ktoś, no to w takim razie nie był Twój klient, tak? No to tak samo jak Wy macie na przykład dostęp, powiedzmy są osoby, które wykupiły dostęp do jednej z mojej szafy na Vinted. No i tam też można do mnie czasem wrzucić coś do polubionych i sprawdzić, czy na przykład ja wysłałem jakiś nowy skrypt, czy skrypt jest na przykład ciągle ten sam, jak ja piszę do kupujących i tak dalej, i tak dalej. No i te osoby też rzucają mnie do ulubionych, też może mi coś piszą, a jednak ode mnie na 100% nie kupią. Więc jeśli akurat trafiła do Ciebie taka osoba, która i tak na 100% nie chciała kupić, no to no niestety, no na to aż się nie da za bardzo nic odpowiedzieć, ale można też spróbować. Można napisać, nie ma problemu, bardzo się cieszę, że moje rzeczy się Pani podobają. Nie mam nic przeciwko, żeby Pani tą rzecz sobie nawet zakupiła i codziennie się nią w domu inspirowała. I taka głupia czasem odpowiedź może doprowadzić do tego, że jakaś babka powie, no w sumie dobra, wezmę to, tak? Jakiś procent zawsze na to jest szans. Rzecz wartości 70, Pani mówi, że za 25 zł wezmę. No to jest bardzo popularna wymówka. Bardzo popularna jakby propozycja. No ale co? No w takim przypadku najlepiej powiedzieć, rzucić jakimiś faktami na przykład, albo nawet nie faktami, co jak nie wiecie na przykład, jak jakaś rzecz ileś kosztuje, tak? No to można powiedzieć, że nowa rzecz w sklepie kosztuje na przykład 120 zł, więc tutaj ma Pani i tak 50 zł taniej, tak? I możesz przecenić na przykład tą rzecz o dychę, żeby też pokazać, że chętnie w te negocjacje wchodzisz. No i tutaj już jest jakaś szansa, że ktoś to kupi. Jeśli nie, to można też napisać coś w stylu, że powiem Pani szczerze, że ta rzecz cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem i na chwilę obecną zostanę jeszcze przy tej cenie. Jeśli by się okazało, że rzecz się nie sprzeda, no to bardzo chętnie z Panią porozmawiam, tak? Może Pani mnie zaobserwować, żeby po prostu gdzieś ten kontakt nie zginął. I to też, jak będzie jakiś ham, no to wiadomo, że też się z tym nic nie zrobi, ale jeśli by była taka osoba, powiedzmy w miarę logicznie myśląca i taka w porządku, no to zaczęłaby się na przykład zastanawiać, kurde, no dobra, niby jakaś miła dziewczyna, w sumie się zgodziła na moją propozycję, no bo jakby nie patrzeć się zgodziła, no tylko czy teraz nikt tego nie kupi? No i tutaj może zacząć narastać w niej na przykład takie uczucie, że kurde, no może faktycznie jej to przejdzie koło nosa, coś i albo zaproponuje Ci trochę mniejszą obniżkę, albo przynajmniej, nie wiem, poruszy jakoś temat. Może tutaj to też być spowodowane, że dana osoba nie widzi wartości danego przedmiotu, czyli nie wiem, może nie czuć, że to jest markowe, może to nie być wcale markowe, a możesz powiedzieć, że proszę Pani, rzecz kosztuje tyle i tyle ze względu na to, że materiał jest bardzo dobrej jakości i u mnie się na przykład ta rzecz bardzo fajnie sprawdzała, po prostu teraz nie jestem już, nie mam możliwości jej założyć, bo to nie jest mój rozmiar, natomiast no naprawdę rzecz jest godna polecenia. I to też jest w sumie taka wiadomość, która jest w stanie klientce przemówić do rozumu, bo ona może chcieć zapłacić 25, ale może nie wiedzieć, że zapłacenie 70 zł nie jest aż wcale takie straszne, bo ten przedmiot może być tyle warty. Oczywiście przypominam, że można na bieżąco wysyłać, ja sobie teraz będę czytał. Chciałem te buty kupić dla siostry, ale jednak są za duże. Dziękuję. No i tutaj, no znowu nie jest to Twój klient, więc ciężko rozmawiać z nie Twoim klientem, ale możesz spróbować zrobić coś, żeby on chciał kupić inne rzeczy, tak? Czyli
No, nie kupi butów, jeśli są za duże. No jest to logiczne. Nikt z nas by takich nie kupił, więc no wiecie, no nasza chęć sprzedaży nie może być ważniejsza niż podstawowe potrzeby osób, które to kupują, tak? Natomiast co można zrobić z taką osobą? No z taką osobą można odpowiedzieć jej w taki sposób, żeby na przykład chętnie do nas wróciła. Albo na przykład zapytać, jaki rozmiar jest potrzebny. Mam kilka innych par butów, być może będzie odpowiedni. I już macie szansę sprzedać jak nie te, to inne buty. Jeśli byś nie miała żadnych butów, to możesz powiedzieć tak, polecam zaobserwować, może będzie tak, że po prostu za jakiś czas wstawię dodatkowe buty i wtedy będą pasować, tak? I to też jest spoko, bo ktoś może was zaobserwować, potem zapomnieć, z jakiego powodu was obserwuje, coś wrzucicie i on na przykład się tym zainteresuje ponownie, więc nawet z takich przypadkowych przechodniów czasem da się o wiele, wiele wyczytać. Tym bardziej, że ta osoba jest wbrew pozorom dosyć kontaktowa, bo ona od razu zdradziła tak naprawdę swój powód, dlaczego nie chce kupić, tak? No nie kupię, bo te buty dla mnie nie pasują, są za duże. Więc od razu zdradziła swoją obiekcję, więc możecie porozmawiać z nią od razu jakby trochę bardziej szczerze, tak? Czyli możecie nawet z grubej rury zapytać. Rozumiem, no szkoda, że buty będą za duże, ale mam bardzo dużo przedmiotów innych w szafie, niech Pani sobie przejrzy, może coś się Pani spodoba, od siebie dorzucę minus 20% rabatu, tak? I już, taka wiadomość krótka, już może się coś wydarzyć fajnego. Jeśli chodzi o te obiekcje. Obawa, że się nie będzie na niej... Obawa, że nie będzie na niej dobrze wyglądać ubranie. Chyba o to chodzi. Nie zawsze mam zdjęcie na sobie. No ja nie mam żadnych zdjęć na sobie i jakoś nie mam w ogóle problemu z takimi obiekcjami, więc tutaj można to w sumie ukrócić po prostu. Powiedzieć, no, że to nie jest mój rozmiar. No nie założę bluzki dwa rozmiary za małej tylko dlatego, żeby pokazać pani zdjęcie, tak? No nie pokażę pani tego zdjęcia, bo jest to niemożliwe. No i tutaj w takiej bardzo edukacyjnej postawie, bo musimy też klientów właśnie edukować, czyli właśnie tłumaczyć im, że coś jest warte swojej ceny, dlaczego to i tyle kosztuje, dlaczego to tak i tak wygląda, tak i tak tyle i tyle trwa. Generalnie klienci mogą takich rzeczy nie ogarniać, więc w tym przypadku też im trzeba podać powód, tak? Nie mogę pani tutaj powiedzieć tego, ponieważ ta rzecz już na mnie nie pasuje. I klienci wtedy rozumieją, tak? Jak ktoś znowu się trafi, kto logicznie myśli, no to nie powie, proszę mi wysłać zdjęcie na sobie, proszę mi znaleźć kogoś, kto ma rozmiar taki jak ja i zrobić na nim zdjęcie. No nie. Więc z takiej osoby trzeba ją właśnie tak zbyć. Albo można podejść do tego, oczywiście, jeśli przedmiot jest do tego odpowiedni, na przykład, nie wiem, się rozciąga, no to można powiedzieć, że przedmiot, na przykład, nie wiem, sweter jest dosyć elastyczny i że po prostu raczej nie będzie z tym problemu. I to też da dużo do myślenia, tak? No bo każdy mniej więcej wie, jak wyglądają tego typu swetry, tak? No materiał jest trochę rozciągliwy, trochę się bardziej dopasowuje, wiadomo o co chodzi. I już wtedy uspokajacie tego klienta, tak? Czyli, że jeśli ona się obawia, że ubranie nie będzie na niej pasować, to mówicie spokojnie, no na pewno będzie pasować. Jaki nosi pani rozmiar? To jest jeszcze fajne pytanie, takie pomocnicze można powiedzieć, żeby się upewnić, tak? Czyli załóżmy, że rozmiar M, nie, powiedzmy 40, to jest L-ka, Kamila, tak? 40. Załóżmy, że rozmiar L, tak? Jest zaznaczony rozmiar L i załóżmy, że ktoś się do nas zgłasza, tak? Zgłasza się do nas i się właśnie obawia, że nie będzie to na niego pasować. To pytamy go, jaki ma pani rozmiar? A ona mówi, że ma rozmiar L i generalnie jest spoko. I macie od niej takie potwierdzenie, czyli ona sama się też upewni, że kurde, no to mój rozmiar, tak? Wow. Ale to wystarczy czasem. A jak podejdziecie właśnie do tego psychologicznie w taki sposób, żeby wydobyć od niej jakąś informację, no bo jak ona powie, że na przykład, nie, ma rozmiar 34, no to lipa, tak? Znowu nic nie zrobimy.
i może przez przypadek kliknęła w tą aukcję. Ale jeśli rozmiar będzie na przykład zbliżony do naszego rozmiaru, to już można próbować, że elastyczne coś. Unikamy w takim przypadku konkretów, bo jeśli my powiemy coś konkretnego i on nie i ten konkret nie będzie pasować do klienta, no to on po prostu odpuści. Mówimy ogólniki, tak? Czyli po prostu, że przedmiot się rozciąga, jest uniwersalny, że będzie pasować i na taki i już tam taką barierę ściągacie. Jednocześnie nie budujecie kolejnych takich przeszkód, które będziecie musieli przeskakiwać. Tak pisze ciągle dalej, źle wyglądać. Nie za bardzo wiem, czy to jest jakaś obiekcja, czy nie. Najwyżej napiszcie jeszcze raz. Czasami ktoś pisał nie chcę, to już nie ciągnę rozmowy. Jak ktoś napisze, że nie chce, no to można jeszcze napisać w sumie coś takiego, ale nie chce pani kupić, czy nie chce pani ze mną pisać, czy nie chce pani, żebym pani dała duży rabat, nawet tak trochę pół żartem, pół serio. I nagle się okazuje, że coś z tego może być. Ja powiem wam, że jak czasem ktoś mi napisze coś głupiego, ja mu też odpowiem coś głupiego i nagle za chwilę drukuję etykietę do tego zamówienia, bo okazało się, że z jakiegoś powodu się to udało, więc też nie warto odpuszczać, tylko wymyślić właśnie coś takiego kreatywnego, ciekawego, coś co może jeszcze, nie wiem, może jakieś granice to przełamać, bariery i ułatwić ten kontakt. Nie chcę. Czego pani nie chce? Nie chce pani ze mną rozmawiać, nie chce pani, żebym tutaj rabaty jakieś pani dała. Czego pani nie chce? No i w zależności, co ona tam znowu odpisze, coś tam można napisać. Jeśli napisze nie chcę, proszę do mnie nie pisać, to nadal można coś napisać, tak? Można napisać, rozumiem, w takim razie nie będę już do pani pisać, ale polecam, żeby pani zaobserwowała mój profil, bo być może coś tam kiedyś jeszcze pani w oko wpadnie. I nawet jak ktoś tak naprawdę całkowicie nie chce, to my nadal możemy próbować z nim pisać. I polecam wam bardzo takie pisanie, nieodpuszczanie, bo w pewnym momencie się po prostu nauczycie. Nauczycie się wykorzystywać to w taki sposób, żeby gdzieś to tam na swoją korzyść przerodzić. Na pewno też osoby, które na przykład mają te skrypty ode mnie, to też nie jest tak, że jak ktoś ma skrypt, to on od razu wie wszystko co i jak, tak? Te skrypty też trzeba postosować, czasem trzeba odrobinę pozmieniać, dopasować, ale one są już tak poukładane, żeby mniej więcej pasowało. Dobra. Mi pani napisała, dziękuję, mam na uwadze, wysłałam jej skrypt weekendowy. Ja jej odpisałam, rozumiem, w razie pytań służę pomocą. No i tutaj tak trochę na pewno odpuściłaś już, tak? No rozumiem, służę pomocą w razie czego. Oczywiście spoko, to jest spoko, można też tak spróbować. Jeśli bym na przykład miał plan, żeby już jej nie naciskać, no to też bym tak napisał, dokładnie tak jak ty napisałaś. Ale można by było napisać jeszcze tak. Rozumiem. Możemy zrobić tak, że niech się pani zastanowi, dam pani czas na przykład do piątku, odłożę tą rzecz, da pani, w piątek się przypomnę. Dziękuję, do widzenia. Już zamykasz okna, drzwi, wyrzucasz telefon, już nie odpisujesz, nie sprawdzasz, co się tam dzieje i przypominasz się na przykład na za dwa dni. To jest oczywiście związane z tą strategią rezerwacyjną, o której mówiłem kiedyś na live, w sumie jakoś też niedawno. Aczkolwiek no akurat tego zapisu nie ma, więc jak ktoś nie był, to nie będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, jeszcze sobie tutaj zerknę. Dziękuję, mam na uwadze. No to jest w sumie dobra wiadomość, no bo dziękuję, mam na uwadze. Co to oznacza? No jednak ma na uwadze ten przedmiot, jakby nie patrzeć. Więc można to znowu potraktować tak super serio, czyli tak założyć, że ma to na uwadze i że może ma na to ochotę, ma to ochotę kupić, tak? Mam to na uwadze. Co można odpowiedzieć w takim przypadku? Rozumiem. No to w takim razie ja też od siebie, proszę pani, taki wyjątkowy dzień dzisiaj. Dam pani jeszcze dodatkowy rabat, tak? Nie ma problemu. Ma pani taką super okazję, może sobie pani zakupić. Tym bardziej, że się pani rzecz pani podoba.
więc myślę, że będzie Pani zadowolona. I to już jest znowu też taka fajna sprawa, bo odpowiadacie i znowu jest na to jakaś mała szansa, że gdzieś tam ten klient to kupi. A wbrew pozorom takich sytuacji jest dosyć dużo, no bo ja bardzo dużo jednak mam swoich transakcji na przykład z rozmów, tak? Bardzo rzadko jednak mi się zdarza, że ktoś coś wejdzie, kupi sam bez gadania i u Was jest prawdopodobnie tak samo, więc trzeba do tych ludzi pisać, no bo bez pisania no to raczej słabo. Ktoś pyta o metkę ze składem, ale jej nie mamy. Co odpowiedzieć? Jeśli to jest materiał, na przykład no bawełna, albo czujesz, że to jest w większości bawełna, albo znasz się na materiałach, no to możesz powiedzieć, że to jest na przykład bawełna, tak? Bo jak nie ma metki, no to i tak się nie dowie, a jeśli wiesz, że to jest bawełna, no to jest to bawełna, tak? Natomiast jeśli są to jakieś tam inne rzeczy, typu jakieś elastany i tak dalej, no to już nie są jakby zbyt takie atrakcyjne materiały, więc tutaj bardziej znowu odpowiadamy nie konkretnie, tylko wymijająco, że niestety, ale tutaj metki ze składem już nie ma, ale powiem Pani szczerze, że materiał jest całkiem przyjemny w dotyku, tak? Nie obciera, nie drapie, nie swędzi, takie po prostu ogólniki znowu też. Żeby nie wchodzić zbytnio w szczegóły, żeby odpowiedzieć na to, co ona powiedziała, jednocześnie sobie też nie rzucać kłód pod nogi i jednocześnie zwiększyć szansę na sprzedaż, tak? No bo jak odpowiemy dobrze na jej pytanie, no to ona może już się zdecydować w tym przypadku. Może zadać kolejne pytanie, czyli kolejną obiekcję, ale jeśli znowu na nią dobrze odpowiemy, to wiecie, to jest taka gra, tak? Poker. My wyrzucamy swoje, klient wyrzuca swoje, my musimy trochę grać w jego grę, on musi grać trochę w naszą grę, ale no my musimy kontrolować jednak tą sytuację, bo jeśli my jesteśmy dobrymi sprzedawcami, skutecznymi, to my prowadzimy tą rozmowę tam, gdzie wszyscy chcą, żeby zaszła, tak? Czyli po prostu do sprzedaży. Czyli jeśli po prostu... muszę sobie podłączyć ładowanie. Dobra. Piszemy po prostu w taki sposób, żeby nie rzucać sobie kłód pod nogi. To jest bardzo ważne. Dla mnie to bez sensu, jak ludzie chcą zdjęcie na osobie. Na każdej osobie wygląda inaczej. No i tak samo można napisać, tylko znowu nie obrażając, bo jak napiszesz, to jest bez sensu, że pani chce takie zdjęcie. Na każdej osobie wygląda to inaczej. No to jest lipa, tak? Ale można przykład właśnie napisać, chociaż to wymijające z rozmiarem, czyli że już na mnie nie pasuje, to jest naprawdę dobry tekst, tak? No bo ciężko się z tym kłócić. No co mi powiecie, jak ja powiem, że to już jest dla mnie za małe, żebym ja... No nie da się tutaj nic odpowiedzieć, tak? Koniec tematu, po prostu. Dalej już nie będzie tego tematu drążyć. Ale możesz napisać, proszę Pani, no tutaj dobrze Pani wie, że każdy ma trochę inną sylwetkę i może to inaczej wyglądać na mnie i inaczej na Pani. Wszystkie wymiary są w opisie, proponuję, żeby sobie Pani sprawdziła, zmierzyła, zobaczyła. Sam materiał się jeszcze dodatkowo rozciąga, więc myślę, że nie powinno być problemu, jest to dosyć uniwersalne, tak? I tak... Nawet jak piszecie tak, takie załóżmy stwierdzenie, jest to dosyć uniwersalne. No to brzmi coś takiego w ogóle, ciężko nawet powiedzieć, co to jest, ale już klient może sobie pomyśleć. No to jest niestety taka gra słów trochę, tak? Bo no co można sobie na ten temat pomyśleć? Jest to trochę uniwersalne, tak? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bo też zgubiłem myśl i nie mogę Wam tutaj tego już bardziej wyjaśnić. Ale tak jak mówię, no jeśli chodzi o ten rozmiar, to ja bym się raczej stosował tamtego. I to też warto pamiętać, że nawet jeśli my jakiś skrypt stosujemy, tak, czyli my go wysyłamy 10 razy dziennie, 20 razy dziennie, 50, odpowiadamy setny raz tak samo, to nie ma znaczenia. To dla nas dobrze, dla klienta jeszcze lepiej, bo my odpowiadamy dokładnie to, co się sprawdza, a dla klienta i tak to jest pierwsza rozmowa, tak? Czyli on nie wie, że wy tak piszecie za każdym razem, jak ktoś wam napisze, że jest za drogo, tak? Bo ludzie nie znają takich rzeczy, nie znają takich strategii sprzedażowych, jakichś tam trików i tak dalej, więc automatycznie się nie mogą przed tym bronić w pewien sposób, tak? Oczywiście to brzmi od razu tak, jakbyśmy chcieli zaszkodzić tym klientom, a to nie do końca tak jest. Bo klienci bardzo często chcą kupić, tylko to są takie ciepłe kluchy, tak? Czyli nie wiedzą, czy to faktycznie, czy zaczynają sobie wymyślać jakieś rzeczy właśnie.
a tak naprawdę i tak te pieniądze wydają, tak? No bo jednak dużo osób ma taką tendencję, że gdzieś tam jak już ma zaplanowane jakieś wydatki, no to już raczej sobie daną rzecz kupi. Nie tutaj, to w innym miejscu. Dobra. Niebo nie. No to tutaj już zależy, no, czy to jest znowu jakaś rozmowa z chamem, no to jak rozmawiasz z chamem, no to nic z tym nie zrobisz, więc też nic. No i ciężko, no musicie też, możecie mi dać bardziej takie realne sytuacje, tak? No bo możemy oczywiście rozważyć każdą jakąś taką sytuację, no ale wiadomo, że niektóre sytuacje no nie mają jakoś tam super często miejsca albo no na niektóre, wiecie, no nie mamy aż takiego wpływu też. Czarodziejem nikt nie jest. A co odpisywać, jak babka po propozycji rabatu 20% pisze, ale jesteś natrętna, gdybym chciała kupić, to bym kupiła desperatko. Zdarzają się takie flądry niestety. No na przykład piszesz coś takiego, można pisać. Rozumiem, ale niech pani zobaczy. Gdybym na przykład do pani nie napisała, to w tym momencie takiego rabatu by pani nie miała, tak? A tak to ma możliwość pani kupić taniej. I też oczywiście nie wchodzić w jakieś kłótnie, w jakieś dyskusje takie. Rozmawiamy tylko na temat przedmiotów i właśnie tematów z tym związanych. Jeśli ktoś tutaj ciśnie nas od razu, no to można oczywiście, wiecie, też go olać, tak? No bo też nie zawsze warto marnować nerwy i czas na taką osobę. No ale w tym przypadku można napisać. No gdybym do pani nie napisał, no to by teraz pani tego rabatu nie miała, tak? A ja zawsze piszę do swoich klientów, do wszystkich, daję rabaty. W tym momencie ma pani kupić możliwość taniej. Jak są jakieś pytania, to zapraszam. No i znowu, może się potoczyć to albo po naszej myśli, albo nie. Jak się reklamować, promować, czy warto wśród znajomych? Moim zdaniem nie warto wśród znajomych, chyba że sprzedajesz, nie wiem, tylko swoje rzeczy w jakimś tylko swoim stylu, no to wtedy możesz, ale jak się reklamować? No na Vinted tak naprawdę promowanie szafy i podbijanie wystarczy. Wśród znajomych, tak jak mówię, no tylko jeśli masz rzeczy i jakieś tam takie kontakty, żeby po prostu tak się zapytać, tak? No zapytać zawsze można, ale czy warto po prostu opierać swój biznes na znajomych, żeby wiecznie od nas kupowali? No nie. Trzeba mieć dostęp do klientów z całego świata, tak? Nie po to nam odblokowali Litwę, Czechy i Słowację, teraz Węgry, żebyś sprzedawała tylko po znajomych, tak? To nawet się nie musisz na Vinted rejestrować, jak chcesz sprzedawać dla znajomych. Tutaj chodzi, żeby sprzedawać wszystkim, kto chce od nas kupić. Udało się dobrnąć do końca. Ja oczywiście korzystałem tutaj z okazji, że nikt nie ma żadnych pytań dotyczących obiekcji, a przypominam, że oczywiście można zadawać, nie ma też głupich pytań. To przypomnę, że można sobie właśnie zakupić ode mnie taki e-book właśnie ze skryptami. Jest tam 200 gotowych skryptów, jak pisać z kupującymi po mojemu. I korzystając z rabatu kupon, możecie kupić go trochę taniej. Co do rabatów, to ja zawsze mówię, że niekoniecznie zawsze się po prostu opłaca kupować z rabatem, czy nie, no bo ta wiedza i tak się zwróci. Natomiast zastanawiam się też nad, no tak jak w przypadku tego pierwszego e-booka, o podniesieniu ceny po prostu jeszcze tych skryptów, więc niewykluczone, że za jakiś czas po prostu będą droższe, więc na pewno w tym momencie jest jeszcze lepszy moment, żeby kupić. Ta cena z tym kuponem, bo tutaj też było takie pytanie, tam jest chyba 74 zł to kosztuje, 13% macie rabatu z kodem kupon, no to wiecie, 74 zł, a na początku w przedsprzedaży był za 55, więc to jest, wcale nie jest aż taka duża cena, no moim zdaniem to są grosze, bo tam macie 200 skryptów, dosłownie na każdy dzień w roku, na weekendy, na zbijanie obiekcji, tak jak tutaj rozmawiamy, na pozyskujące. No możecie sobie wejść w zapisane relacje, czy tam link w bio, w moim profilu i tam macie opisane, co macie, ile macie. 50 stron tak naprawdę skryptów można skopiować, wkleić i pisać do klientów, tak? Czyli jak wam klient odpisze w taki sposób, znajdujesz sobie odpowiedź w skryptowniku i no i wysyłasz mu ten skrypt. Ja u siebie robię tak samo, tak? Czyli patrzę, ktoś mi polubił taki przedmiot,
to sobie kopiuję taki skrypt. Dokładnie tak samo robię, dokładnie to samo dałem Wam możliwość. Kiedyś mówili, że będą szkolenia dla tych, co kupili e-booki. Kiedy się to pojawi? Szkolenia przede wszystkim dla osób, które kupiły pierwszego e-booka, więc tutaj to też ważne, że to nie będzie nawet jeśli dla osób, które kupiły skrypty, tylko dla osób z Akademii Vinted, czyli dla osób, które kupiły tego pierwszego e-booka i tam faktycznie są przewidziane szkolenia. Natomiast trochę mi to też ciężko ugryźć ze względu na to, że no zobaczcie, teraz jest taki live, załóżmy, dla wszystkich i jest niecałe 50 osób, gdzie to i tak jest bardzo dużo, więc fajnie, że jesteście. Natomiast osób na grupie jest obecnie 120, tak? Bo nie wszystkie osoby z grupy, co kupiły tego e-booka, są na grupie, z jakiegoś powodu nie chcą. Ale no wiecie, no ciężko by było robić super sprzedażowego live'a dla osób 5 na przykład, czy 10. Myślę, żeby tutaj ugryźć to bardziej w formacie takim wideo, czyli dodatkowy kurs wideo, który na przykład pomoże. Natomiast faktycznie jakieś tam plany są. W tym momencie ogranicza mnie tak naprawdę czas. Ale za wszystko się zabieram, tak? Nie zawsze się tutaj pokazuję, ale jak nie wrzucam nic na Instagrama, nic na YouTube'a, no to po prostu pracuję nad jakimiś rzeczami dla Was. Myślę, że warto wystawiać na przykład bluzkę, dawać hashtagi z tłumaczeniem bluzka niebieska po czesku. Nie, ja bym nie robił takich rzeczy, chyba że hashtagi są, wiecie, takie popularne. Czyli na przykład, no nie wiem, jakie angielskie hashtagi są popularne. Na przykład woman, tak? No to jeszcze można dodać, ale żeby tam tłumaczyć niebieski na litewski, na czeski, no to bez sensu, bo jak masz w polskich hashtagach 20, powiedzmy, hashtagów, no to jak chcesz to na 4 języki przetłumaczyć, to będziesz mieć 80 znaków samych hashtagów, więc to jest bez sensu, a i tak by to ten tłumacz przetłumaczył po swojemu. Co myślisz o gratisach do paczek? Dodawać czy nie dodawać? No oczywiście jak ze wszystkim, tak? Na tym profilu, jak mnie znacie, no to wiecie, że można z tego zrobić nawet strategię sprzedażową. Ja chociażby w e-booku numer 1 opisałem tutaj kilka informacji odnośnie gratisów. Ja uważam, że z gratisami można zrobić fajne cuda, tak? Fajne cuda. Zresztą osoby, które właśnie kupiły skrypty, mogą się do mnie zgłosić po jedną z takich strategii. To jest oczywiście strategia, która się nie zmieściła już w tym pierwszym e-booku, bo wymyśliłem ją stosunkowo niedawno. Natomiast była taka promocja, że oprócz tych osób, które były na grupie, jeszcze te osoby, które kupiły skrypty, mogły tą strategię dostać. I tam był gratis, więc Pralina, ty się do mnie chyba zgłaszałaś po ten gratis, więc musisz sobie wrócić do naszej wiadomości, odświeżyć, spojrzeć, bo tam właśnie ta strategia dotyczyła gratisów. Jeśli nie, a pamiętam, że skrypty kupiłaś, to się po prostu do mnie odezwij po live'ie. Dla tych, co kupili skrypty, no chociażby dostałaś właśnie tą strategię. Dostałaś tą strategię. Jeśli nie dostałaś tą, o której teraz przed chwilą mówiłem, no to też możesz do mnie napisać, tak? To ci ją wyślę. No to jest na chwilę obecną gratis, który dołączyłem jakby do tego wszystkiego, więc wiecie, no ja też bym życia nie miał, jakbym miał co 5 minut dla Was jakieś gratisy wymyślać, tylko dlatego, że kupiliście ode mnie raz jakiś produkt, tak? Bo to też jest tak, że Wy jakby macie coś z tego dla siebie, tak? To nie jest tak, że ja Wam tutaj będę w nieskończoność wymyślał, aczkolwiek nie znam dnia ani godziny, tak? Z tą strategią też nie planowałem, że ją dostaniecie, a jednak ją Wam rozsyłam, więc można odebrać. Natomiast za darmo daję dużo wiedzy. Chociażby dzisiejszy taki live szkoleniowy ze zbijania obiekcji to jest coś, co tak naprawdę po części znajduje się w e-booku ze skryptami, czyli właśnie odpowiedzi na wszystkie tego rodzaju zagadnienia. Nie mam pieniędzy, nie wiem, czy będzie to pasować, za duże, za małe i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko są odpowiedzi, tak? Natomiast w tym momencie dodatkowo możesz się pouczyć, jak te skrypty dodatkowo wykorzystywać. No ale mówię, coś tam zawsze będę dla Was wymyślał. Natomiast też chcę wprowadzać takie rzeczy, wiecie, fajne. Nie chcę dodawać jakiegoś dziadostwa, więc wolę po prostu Wam wrzucić czegoś mniej. I tyle. Jeśli Ty już skrypty masz,
Johanka, no to ty w tym momencie musisz robić wszystko po prostu, żeby mieć jak najwięcej polubień, żeby po prostu te skrypty wykorzystywać. Ulepszaj ogłoszenia, poprawiaj zdjęcia i tak dalej, bo to w tym momencie jest ci potrzebne najbardziej, a nie kolejny mój gratis, bo on prawdopodobnie aż tak dużo u ciebie by nie zmienił. No, jak ktoś ma jeszcze jakieś inne pytania, bo ja generalnie ze zbijania obiekcji mam dzisiaj tyle dla Was, chyba że tutaj będą się pojawiać na bieżąco pytania, właśnie na jakie, z jakimi obiekcjami macie jeszcze problemy. Jak nie, to można jakieś inne pytania zadać. Ja tylko przypomnę, że właśnie w tym miesiącu już dla Was tak naprawdę 11 godzin live'ów prowadzę, no w ostatnich 40 dniach, więc powiedzmy półtora miesiąca to ponad 11 godzin live'ów. Można sobie obejrzeć te zaległe live'y. Jedne są tylko z pytaniami, jedne są jakieś konkretne o danej tematyce. No i wiecie, zaczyna się tak naprawdę ostatni kwartał tego roku. Październik, listopad, grudzień. Najlepszy okres sprzedażowy. Te osoby, które mają skrypty, niech sobie zajrzą. Niech sobie wejdą w rozdział skrypty na każdy dzień w roku i tam po prostu od czerwca, od października do grudnia powinniście być przygotowani na każdy dzień, który jest tam zaserwowany. Macie możliwość się przygotować wcześniej, bo oprócz tego, że macie skrypty, to macie tak naprawdę kalendarz, który umożliwi Wam sprzedawanie, tak? Sprzedawanie, przygotowanie się, więc wykorzystujcie po prostu w pełni to, co jest tutaj w tych produktach, bo ja tam naprawdę wiele wiedzy zawarłem. Kiedy kolejny live? Prawdopodobnie w środę, Alicja, prawdopodobnie w środę, też jakoś wieczorem, prawdopodobnie trochę wcześniej, o 20, ale to Wam oczywiście dam znać. Uciekam pokazać paczki, właśnie wpadły jeszcze dwa, obejrzę powtórkę. Sebastian, to jest oczywiście wyjadacz. Pozdrawiam Sebastian, uciekaj, ty to nie musisz aż tak dużo słuchać, bo byś się mógł zamienić tutaj się albo ze mną połączyć się, byśmy razem opowiadali, więc widzicie, no są osoby, które potrzebowały na przykład tylko jakiejś części informacji, tak? Sebastian tutaj, jeśli pamiętam, on w miarę szybko dołączył do zespołu, czyli kupił ten pierwszy e-book w bardzo niskiej cenie, no i założę się, że już Ci się zwrócił 10 tysięcy razy, naprawdę, bo tam już są kwoty bardzo, bardzo fajne. Ania, tutaj kolejna specjalistka, też by się na pewno chętnie ze mną na live połączyła i Wam z pewnymi rzeczami pomogła, więc zobaczcie, no, ciężko jest być słabym sprzedawcą, jak po prostu gdzieś tam się otaczasz też fajnymi kreatywnymi ludźmi, tak? No bo każdy ma swoje pomysły, rozwiązania problemów, ale myślę, że wystarczy podłapać temat, potem już dodać cząstkę od siebie i jest super. U mnie wrzesień jeden z najlepszych miesięcy. No właśnie, pralina. Pralina to jest kolejny przykład osoby, która pracuje, pojawiła się na profilu, zapytała się o różnego rodzaju rzeczy, kupiła e-book ze skryptami, cały czas działa i no i są efekty, tak? Mnie już się zwrócił e-book, a kupiłam niedawno. No właśnie. I to jest kolejna rzecz, tak jak mówię. No są to rzeczy, które się bardzo mocno sprawdzają. Między innymi dlatego też później będzie no drożej, tak? Podażnik do szafy. No Sebastiana już pewnie nie masz. Sebastian już jest owinięty folią i się tam cieszy. Czyli co, nie macie już jakoś tam specjalnie, o widzisz, Johanka, też się cieszę, że Ci dobrze idzie. Też się cieszę, że Ci dobrze idzie, bo to zawsze motywuje, tak? Mnie też, Ciebie na pewno też. Nawet niekoniecznie cokolwiek może przynosić efekt. Czasem jedna rzecz przynosi efekt, czasem druga, ale trzeba robić wszystko cały czas, żeby po prostu to tempo utrzymać. Skrypty się zwróciły w ciągu 14 godzin i to z lekką nadwyżką. No, niestety rekord nie należy do Ciebie. Ostatnio osoba, która kupiła skrypty, wygrała w ogóle chyba, bo minutę po kupieniu skryptów dostałem wiadomość, że po prostu tam rzecz za 150 zł się chyba sprzedała. Więc tak naprawdę. Mi e-book się zwrócił tego samego dnia po zastosowaniu skryptu. No i to jest właśnie to, o czym ja mówię, tak? To nie są jakieś wymyślone rzeczy. To nie jest tak, że ja się przechwalam, że ja nie mam co ze sobą robić. Tylko po prostu
to są pewne elementy, które działają, tak? W skryptach macie informacje o tym właśnie mniej więcej, jak odpowiadać na te obiekcje. Tak w sumie to nie wiem, co Wam daje największe efekty z tych skryptów. Myślę, że tak naprawdę wszystko, bo każdy skrypt na pewnym etapie rozmowy jest ważny. No ale tam są jeszcze właśnie skrypty na przykład dotyczące domykania sprzedaży. I tutaj o tym też bym chciał zrobić osobny live, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jak już odpowiadamy na te wszystkie pytania, na te obiekcje, ciągniemy tą rozmowę, no to fajnie by było w pewnym momencie powiedzieć: dobra, kupuj. Jak to zrobić, żeby po prostu było to miło, łatwo, przyjemnie i żeby go jeszcze zachęciło? No też są na to oczywiście sposoby, więc jak ktoś jeszcze waha się z zakupem skryptów, no to po prostu może poczekać na taki live i też się czegoś dowie. Ja oczywiście witam wszystkie nowe osoby. Przypominam, że no jakby nie patrzeć, jest to live ze zbijania obiekcji, a nie z domykania sprzedaży, więc gdyby jednak się pojawiło jakieś pytanie, no to oczywiście śmiało, tak? Dobra, ja jeszcze tak myślę, że z 15-20 minut z Wami pobędę, więc możecie jeszcze wykorzystać ten czas. Tak jak zawsze mówię, warto, bo wiecie, no ja mogę następnego live'a odpalić wcześniej, później, mogę Wam wcześniej czy później odpisać. Dzisiaj na przykład już nie będę odpisywał, bo po live'ie to zawsze nie mam siły jeszcze o tej godzinie się już zebrać, posprzątać to wszystko. No to jeszcze przy tym schodzi, jeszcze do swoich klientów muszę usiąść i po prostu skrypty powysyłać. Jeszcze jest dzisiaj niedziela, więc jeszcze można wykorzystać. W skryptach są też skrypty na przykład niedzielne i tam bazuje na tym, że kończy się weekend, czyli jest to kolejna taka miła możliwość wykorzystania danej sytuacji do zrobienia zakupów, tak? No bo jak można sobie poprawić nadchodzący tydzień, jak na przykład zakupy, tak? No zakupy na pewno pomogą przetrwać przyszły poniedziałek, jakoś to będzie do następnego weekendu, ale dzisiaj z racji tego, że jest weekend, no to jeszcze jakiś mały rabacik i miłego wieczoru. Ja właśnie zacząłem używać nowej strategii dotyczącej podbić i piszę z klientami, czekam na efekty. Rozumiem, że chodzi o tą strategię, którą wysłałem. No ja też jestem ciekawy, jak Wam się to sprawdzi. Tak jak mówię, no ciężko też oczekiwać, żeby każda strategia sprawdziła się u każdego, więc jestem tutaj, no tak naprawdę jak wymyślałem tą strategię, to już wiedziałem, że jak Wam ją dam, no to część osób wróci i napisze: siema, dzięki Tobie już mi się poprawiła sprzedaż, a jakaś część osób napisze, że po prostu gdzieś tam ta strategia nie działa. I co to znaczy? No nie znaczy, że Wy jesteście od razu źli, że strategia jest zła, że ja jestem zły, Wam robię na złość, a tak w ogóle to nie działa ta strategia. No tylko wiecie, no to nie są też takie rzeczy pewniaki, tak? Nie macie tutaj nigdzie napisane, że coś jest na 100%, więc też no nie należy oczekiwać, że wiecie, coś tam będzie działać na 100%, ale bardzo dobrze, że próbujesz, no bo trzeba próbować, no bo jak nie próbujesz, no to nie wiesz, co działa na Twoich klientów, a co nie działa. Jakiś przykład, jak napisać do osoby, która polubiła przedmiot. No a widzisz, o tym akurat na przykład jest nagrany film na YouTubie, więc można sobie obejrzeć. Są też wrzucone posty na Instagrama i po prostu wedle tego schematu robić. Natomiast tutaj jest cała seria takich wiadomości, które można napisać i wbrew pozorom tych skryptów jest najwięcej w tym e-booku. To są takie skrypty właśnie na co dzień, takie pozyskujące klienta, czyli przełamujące te pierwsze bariery i tych skryptów jest chyba 120 w tym e-booku, jeśli dobrze pamiętam. Więc dużą część czasu poświęciłem, żeby tutaj pokazać, jak napisać tą pierwszą wiadomość, ale to pokazuje, jak wiele można wykorzystać sytuacji, no bo 120 skryptów na naprawdę różne dni, miesiące, okazje, no to jest na czym zaczepić, po prostu jakiś punkt zaczepienia można znaleźć. Natomiast taki jeden przykład teraz na odpowiedź dla Ciebie. Co można napisać do osoby, która polubiła przedmiot? No na przykład: dzień dobry, bardzo się cieszę, że coś tam z mojej szafy przykuło Pani uwagę. W ramach podziękowania tutaj też przygotowałem dla Pani rabat minus 15%. Gdyby były jakieś pytania, proszę śmiało pisać. No i taka wiadomość, jedna z wielu. Ja już tutaj tak z głowy, ale trzeba właśnie coś kombinować. Trzeba sprawdzać, trzeba też zmieniać skrypty.
czasem, nie wiem, czy są już tutaj jakieś osoby, które mają na przykład swój ulubiony skrypt, bo ja mam na przykład tak, że jeden skrypt stosuję częściej niż inne skrypty, no bo po prostu w sumie czuję, że trochę lepiej u mnie działa, tak? No to po co mam stosować inny, skoro jak ten wysyłam, to działa. Ale jak czuję, że mi sprzedaż spadła, to mówię, co mogę zrobić? Zmienię skrypt. I to jest właśnie bardzo dobra możliwość do odświeżenia trochę też sprzedawania, tak? Bo można trochę inne argumenty zastosować, trochę bardziej się dopasować do sytuacji, bo skrypty też trzeba zmieniać, tak? Dzisiejszy skrypt będzie dobry na dzisiaj, a na jutro już będzie słaby, bo jutro będzie poniedziałek, bo jutro będzie rano, bo jutro będzie wieczór i to trzeba wszystko dopasowywać. Gdzie kupować towar w dobrej cenie? Do najbliższego Lumbexu mam 40 km. Alicja, oczywiście dalej znowu są posty, filmy, więc też sobie po live oczywiście możesz obejrzeć te konkretne, które Ciebie interesują odnośnie towaru. Na Instagramie w zapisanej relacji YouTube macie tam wszystkie filmy, które Wam polecam i tam też jest właśnie film mój oczywiście o tym, co robię, jak myślę, jak zamawiam towar. Jeśli chodzi o lumpeksy, no to jak masz daleko, no to po prostu do nich nie jeździ. No jest to bez sensu, tym bardziej, że można zamawiać przez internet. Ja najczęściej ubrania kupuję od osób prywatnych na grupach vintedowych, tak? Czyli wrzucam post, mówię, że chcę kupić ubrania, skupuję je po 2, 3, 4 zł za sztukę, wybieram sobie najlepsze i mam bardzo dobry towar w bardzo niskiej cenie, bo dużo dziewczyn też się chce po prostu pozbyć ubrań, dużo kobitek chce się pozbyć ubrań, nie chce już im się sprzedawać. I tyle. Natomiast oczywiście tak samo polecę też Wam sprzedawanie innych rzeczy niż tylko ubrania, tak? Wiadomo, Vinted, używane rzeczy już nie noszę, tak? Tak, wszyscy to znamy. Natomiast myślę, że warto mieć właśnie inne też produkty, bo inne produkty też nam dają bardzo dużo plusów. Jak chociażby dodatkowe zasięgi. Co jakiś czas odświeżać ogłoszenia. Nie wiem, tutaj prawdopodobnie chodzi o usuwanie i wstawianie. No to ja Ci odpowiem na to pytanie w bardzo prosty sposób. Jak chcesz też to robić fizycznie, tak? No bo załóżmy, że będę odświeżać ogłoszenie co 3 miesiące, tak? No to w pewnym momencie wszystkie ogłoszenia będą 3 miesiące, tak? No i co? Ja nagle wystawię 100 ogłoszeń, żeby je teraz odświeżyć, więc absolutnie nie bariera czasowa. Czy jakby bariera czasowa to jest słaby odnośnik, bo ty tą rzecz dodasz i ona odnowu będzie za chwilę przez 3 miesiące wystawiona, znowu się nie sprzeda. I co? Znowu ją wystawisz, będziesz to wszystko kontrolować. No jest to trochę słabe, nieefektywne, raczej to nie działa. Jeśli chodzi o odświeżanie ogłoszeń, no to po prostu sugeruję regularnie jedno, dwa sobie tam usunąć, skasować, stawić od nowa, coś pozmieniać jak się da, coś poprawić, jeśli jest słabe, to oczywiście przede wszystkim, tak? No bo co Ci da odświeżenie ogłoszenia, jak to jest słabe, tak? Skasujesz słabe ogłoszenie ze słabym opisem, ze słabymi zdjęciami i dodasz jeszcze raz słabe ogłoszenie ze słabymi zdjęciami. No też tutaj nie za wiele prawdopodobnie osiągniesz. Więc raczej bym nie patrzał na czas, tylko po prostu od czasu do czasu sobie coś tam wstawił od nowa. Natomiast skupiłbym się raczej na dodawaniu nowych rzeczy. W sensie nowego towaru, niekoniecznie nowych ubrań. Czy w tym tygodniu sprzedaż jest mniejsza niż w tygodniu według Ciebie? Czy w tygodniu sprzedaż jest mniejsza niż w tygodniu według Ciebie? Nie rozumiem, o co chodzi. Prawdopodobnie chodzi o od poniedziałku do piątku. No nie wiem, no to też tak nie działa. To nie tak, że budzik dzwoni w piątek o 20 i nagle wszystkim nam wpadają zamówienia, tak? No komuś wpadną w poniedziałek, komuś wpadną we wtorek, komuś wpadną w niedzielę, tak? Jak komuś wpadną w niedzielę, to on będzie mówił, że jemu wpada najbardziej w niedzielę. No a jak mi wpada najbardziej w poniedziałek, no to nie powiem, że w niedzielę mi wpada najwięcej, bo to nie jest prawda, tylko na przykład w poniedziałek, więc... Więc dni tygodnia nie mają aż tak dużo do sprzedaży. No statystycznie wiadomo, że zawsze ten weekend jest lepszy. Statystycznie wieczory zawsze są lepsze niż na przykład ranki. Ale wiecie, o co mi chodzi. Mój ulubiony skrypt. Witam w ten piękny dzień. Właśnie dzisiaj rozdaję dodatkowe rabaty na przedmioty z mojej sprawy, więc można tak naprawdę tanio kupić. Dodatkowo teraz trwa promocja na wysyłkę. Proszę tylko polubić. No i fajnie. Przedmioty, które się Pani podobają, a ja obniżę ceny. Zapraszam serdecznie. No.
No i fajnie. Jak masz taki swój ulubiony skrypt, to też go stosujesz, tobie się lepiej go wysyła, czujesz, że on działa, aż się chce rozmawiać z tymi ludźmi. Jak ci odpiszą, to też się cieszysz, bo działa skrypt, bo możesz coś następnego napisać i nagle się okazuje, że jest git. To znaczy w weekend większa niż w tygodniu, no to już mówiłem. Lepsze zdjęcia na osobie czy na wieszaku jako główne zdjęcie? Przede wszystkim takie zdjęcie, które się dobrze prezentuje. Ja nie mam żadnych zdjęć na osobie, to co, nie mam ustawić miniaturki? No nie, ustawię coś innego. I tutaj to jest to, co mówiłem, nieważne na czym jest rzecz zrobiona, tylko jak ona się finalnie prezentuje. No bo jak ja ci powiem, zrób zdjęcia na manekinie, a na manekinie też będzie słabo wyglądać, to mi powiesz, że ja ci kazałem zrobić zdjęcie na manekinie, tak? No to tak nie działa. Jeśli zdjęcie na manekinie wygląda źle, bo na przykład jest jakiś krój albo manekin jest jakiś dziwny, no to zrób zdjęcie na wieszaku i one będzie dużo lepsze niż na tym manekinie, na którym będzie wyglądało na przykład jakbyś, nie wiem, worek na belkę drewna zakładała, tak? Więc nie skupiamy się na czym robimy zdjęcia, w jakim miejscu, tylko jak się te przedmioty prezentują, tak? U mnie większość rzeczy jest na ziemi i na wieszaku i żyję. Żyję, nie mam manekina, nie mam zdjęć na sobie. Okazuje się, że nie jest to konieczne. Ile dziennie poświęcasz czasu na wystawienie ubrań, robienie opisów? No zależy. No ja tak naprawdę jeśli są, mam na wszystkich swoich kontach, bo ja mam też kilka kont, wystawione już tam przedmioty, na każdym koncie mam powiedzmy 100, 150, 200 rzeczy, no to ja już nie mam takiego parcia jak wy, żeby też wystawiać się w nieskończoność przedmioty, więc to można powiedzieć, że ja jakby no nie poświęcam już tego czasu aż tak dużo. Natomiast też polecam sobie sprawdzić taki post, jak poznaj mój proces sprzedaży i tam po prostu ja, u mnie się to robi tak hurtowo, czyli najpierw po prostu robione jest kilkadziesiąt zdjęć, potem na przykład za 2-3 dni są te rzeczy opisy mierzone i potem na przykład za 2-3 dni się je dopiero wstawia, tak? Więc tak naprawdę nie jest to tak, że w jeden dzień wstawiam przedmiot, tylko ja sobie w jeden dzień robię to, w drugi to, w trzeci to, a w ostatni dzień po prostu to łączę i wystawiam ogłoszenie. Tak mi się pracuje najszybciej, najlepiej, najefektywniej. Jest to super sposób i po prostu się go tutaj trzymamy. Natomiast jakby to tak zliczyć dziennie, no to ja też wypuściłem taki fajny film na kanale, ile czasu mi zajmuje praca na Vinted i co robię. No i tak powiem wam szczerze, że jak policzyłem wszystkie rzeczy, włącznie z robieniem reklamy, właśnie z odpisywaniem klientom, wstawianie 100 przedmiotów miesięcznie, bo tam była średnia czasowa wyliczona, jakbym dodawał 100 przedmiotów miesięcznie, no to mi tam wychodziło, że pracuję chyba 80 godzin miesięcznie, tak? Więc no nie jest dużo. Natomiast w praktyce to wygląda też, że tutaj część zadań ja ich nie robię wcale i po prostu też wtedy no, tego czasu jakby nie poświęcam. Najczęściej teraz na dzień dzisiejszy, czyli po prostu na taki dzień zwyczajny, no to taka obsługa bieżąca, czyli właśnie pisanie z klientami, wysyłanie skryptów, to w sumie zajmuje, to trzeba robić regularnie i najczęściej, no bo to jest w sumie najważniejsze. No i samo odpisywanie dziennie, no to chociażby tak jak na wakacjach, jak byłem, no to wiecie, wystarczy 10 minut rano, 10 minut wieczorem i jest git. Natomiast jak możecie się zalogować jeszcze parę razy w ciągu dnia, poodpisywać, no to jest oczywiście spoko. To chyba dobry sposób, żeby się nie zniechęcić. No na pewno też, po części na pewno też, no bo jeśli ci się dobrze pracuje, no to się nie zniechęcasz, tak? Masz więcej motywacji i tak dalej, więc po co sobie utrudniać, tak? Przecież to nie jest tak napisane, że tutaj na przykład trzeba wstawić dzisiaj rzecz, bo ja dzisiaj zrobiłem zdjęcia, a jak nie, to się nie liczy. Więc można sobie tu po swojemu robić, tak? Każdy ma swoje warunki czasowe, miejsca, światło, czas, no i wiadomo, musi sobie to wszystko dopasować pod siebie, ale taki jakby schemat polecam, no bo jak się robi to w taki, a nie inny sposób, no to jest też szybciej, mniej się pracuje, a to przecież też o to chodzi. No.
Oczywiście będzie zapis tego live'a, więc jak ktoś dołączył teraz, no to można sobie obejrzeć zapis. Moim zdaniem kolejny bardzo ważny live, poprzedni oczywiście też był bardzo ważny, bo tam mówiłem o trzech najważniejszych rzeczach, dlaczego klienci kupują i to oczywiście ma tak samo wpływ z dzisiejszym live'em połączenie jest oczywiście również ze skryptami, więc to jest coś, co po prostu polecam. Coś, co po prostu polecam obejrzeć, bo Wam też to pomoże. Tak naprawdę takie moje gadanie, a w praktyce jest to po prostu masa wiedzy, którą ja zdobywałem przez na przykład kilkanaście miesięcy. I to, że ja coś powiem, to nie znaczy, że to jest takie proste i oczywiste, tylko po prostu to wynikało z wielu prób i błędów, które gdzieś tam po drodze się pojawiły. Więc korzystajcie po prostu z tego. Możecie wziąć przykład z Natki, po prostu zaobserwować mnie na Instagramie, zaobserwować mnie na YouTubie, posprawdzać sobie te wszystkie rzeczy. Cieszę się, Kaja, że fajny live, że Ci się podobał. Cieszę się, że oczywiście wbiłaś. Kaja jest the best, bo też za każdym razem przychodzi, komentuje. To też mi oczywiście pomaga. A oprócz tego Kaja oczywiście też mega ogarnia, bo też wie, co w trawie piszczy, wie, jak się na Vinted sprzedaje i na pewno nie narzeka. Jak ktoś narzeka, to niech po prostu dłużej mnie obserwuje, tak? Nagle się okaże, że jednak to sprzedawanie na Vinted nie jest wcale aż takie trudne. No ale wiecie, najciężej się czasem przestawić, tak? Że jakiś chłopak coś tam w internecie powie, jakiś facet i teraz nie wiadomo, czy go słuchać, czy on tylko zarabia na tych e-bookach, złodziej jeden, nie interesuje się. Nieważne, że tam od 2 lat odpisuję wszystkim za friko. Nieważne, że tam nagrałem ponad 60 filmów, 10 godzin live'a w ostatnim miesiącu. Wiecie, no myślę, że jako taki twórca dla Was, jako na to, że zajmujemy się Vintedem, to macie naprawdę tyle wiedzy, że korzystajcie z tego. Korzystajcie z tego, bo różne rzeczy się mogą zadziać, tak? Ja też nie znam przyszłości, ale tak jak wrzuciłem ostatnio na relacji, można na tym Vinted zarobić. Można zarobić na rozwoju Vinted, można zarobić na tym, że nie do końca jeszcze pewne rzeczy są ustalone i tyle. Ja Wam powiem, podliczałem wczoraj moje tutaj wyniki. Wczoraj był chyba 17, to do 17 września mam już zarobek 4900, więc myślę, że całkiem spoko. Aczkolwiek no, chciałem trochę więcej, może się tutaj jeszcze poprawi. Na pewno jeszcze muszę trochę pieniędzy przeznaczyć na reklamę. W tym miesiącu już ponad 500 zł, z tego co pamiętam, na jakieś podbicia, promowania i tego typu rzeczy. Więc się to opłaci, tak? Są takie tygodnie, gdzie potrafię na przykład w 2 dni, w weekend wpaść zamówień za na przykład 1000-1500 zł łącznie, więc tutaj sytuacja się może sporo obrócić. Mamy w tym miesiącu ile jeszcze? 2 weekendy, to myślę, że na pewno. Kupujesz towar na Vinted? Raczej nie w tym momencie, ze względu na to, że no, dochodzą jednak te dodatkowe koszty. Ochrona, wysyłka. Ciężko znaleźć taką osobę, która by miała po prostu więcej rzeczy w jednym miejscu. Wolę to znaleźć na Facebooku, na grupach Vintedowych, bo tam mam bezpośredni kontakt z danymi osobami. Mogę też sam wysłać danej osobie etykietę. To jest też mega fajna karta przetargowa, zaraz o tym powiem. Bo jeśli ja na Facebooku powiem, że dobra, to ja kupuję od Ciebie te rzeczy za 3 zł za sztukę, ale wyślę Ci etykietę wysyłkową, opłaconą, żebyś po prostu Ty nie musiał płacić za wysyłkę. No i jest to oczywiście w porządku, nie jest to żadne oszustwo, tylko to jest sposób, który też nagrałem na ten temat odcinek na YouTubie, można sobie obejrzeć. Zakładacie 2 konta na OLX-ie, no i po prostu robicie tutaj jedną aukcję i kupujecie z tego drugiego konta, tak? Jeśli się da, jeśli jest oczywiście jakaś promocja, na OLX-ie jest bardzo często jakaś promocja, czy jest wysyłka za złotówkę, no to macie wysyłkę za złotówkę,
opłata tam serwisowa 2,60, no i macie etykietę wysyłkową za 3,60, tak? Więc tak naprawdę, czy jeśli chodzi o jakieś zwroty towarów, czy jeśli chodzi o takie zakupy właśnie na Facebooku, takie prywatne, no to jest to dobry sposób, żeby po pierwsze była fajna karta przetargowa, no bo kurde, no jak ja mam coś sprzedać, a ty jeszcze zapłacisz za wysyłkę, no to dla mnie spoko, tak? A jeśli nie, no to po prostu 4 zł za wysyłkę, no to też jest dosyć mało, tak? Ustawiacie sobie wtedy zakup takiego przedmiotu za 5 zł, to 5 zł i tak do Was przyjdzie, no bo jakby kupujecie sami od siebie, więc to 5 zł wróci na Wasze konto, no i w takim przypadku płacicie tylko za etykietę i za tą ochronę, tak? Za tą opłatę serwisową na OLX-ie, ale jest to dobry sposób i wtedy wychodzi też dużo, dużo taniej, tak? Na Vinted ciężko by mi było kupić, chyba żeby były duże ilości, no to oczywiście to opłaca, ale w takim wypadku też bym właśnie proponował, sugerował, że ja wyślę tą etykietę, że zrobię Ci przelew, ale robimy to tak i tak, żeby po prostu te koszty były jak najmniejsze. Jak mnie oglądacie dłuższy czas, to wiecie, że ja staram się kupować rzeczy jak najtaniej, sprzedawać później w miarę drogo. No i to jest tak naprawdę mój też cel, tak? No bo ja się nie spinam, czy mi się rzecz sprzeda za 20 zł, czy za 50. Nie mam oporu dać komuś 40 zł rabatu, tak? Bo jak ja coś kupiłem za 3 zł, wystawiłem za 60 i dam sobie 40 zł rabatu, to nadal zarobię, więc ja nie mam totalnie spiny ze sprzedawaniem. Mogę się dostosować do wielu propozycji klientów. Ale też tego nie robię, ze względu na to, że się znam trochę na negocjowaniu i próbuję wyciągnąć jak najwięcej właśnie z tych transakcji, ustalając wysokie ceny, dając na początek mniejsze rabaty. No i tyle. To taka ciekawostka. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, 5 minut, ostatnie 5 minut z racji tego, że mam już 90 minut tego live'a. I wiecie, już mam trochę gardło zdarte, muszę sobie zaaplikować jakiegoś Holinexa, ale specjalnie dla niektórych osób, które w tym momencie zadają jakieś pytanie, no to jeszcze na to pytanie odpowiem. Jak nie, to można napisać super live, rób więcej live'ów i możecie wejść na przykład w zapis live'a i zostawić komentarz. Ja byłem na live'ie, siema, dzięki. Wiecie, żeby też tam sobie to poszło w świat, niech sobie po prostu ludzie oglądają. Zdaję sobie sprawę, że generalnie jest tak, że dużo osób może na przykład pomyśleć tak, że jak ja uczę Was sprzedawać, to nagle będzie tyle sprzedawców, że nie będziecie mieli już co sprzedawać albo Was wygryzą, tak? No niestety to tak nie działa. Jesteśmy tutaj 0,00000001% całego Vinted, więc tak naprawdę sami są tutaj szczęśliwcy, tak? Nawet jeśli tutaj dołączy dodatkowe, nie wiem, 5 tysięcy czy 10 tysięcy osób, no to nic Wam się nie stanie, tak? Sprzedaż nie zmieni się całkowicie ani na lepsze, ani na gorsze, nic się nie zmieni, tak? Więc nie musicie się martwić, że jak polubiacie moje filmy, czy tam udostępniacie, to zaraz Was wszyscy wygryzą z branży. Tak to nie działa. Podbijasz sobie ubrania na Vinted na 3 dni czy na 7. Zależy od strategii, jaką masz. Jeśli mam przedmiot, który na przykład mi się sprzedaje regularnie, tak, czyli kilka razy na przykład w miesiącu, no to go podbijam na 3 dni, no bo on mi się sprzeda kilka razy, jak mi się sprzeda, no to znowu go wstawię, znowu go będę musiał podbić, no i mi się nie opłaca wtedy na 7 dni go podbijać. Ale jeśli mam jedną rzecz, jedną sztukę jakiegoś przedmiotu, jakieś buty czy po prostu ciuch, no to wtedy na 7 dni to jest dobra opcja, bo jest 7 dni, dużo czasu i można coś z tym robić. Do tego jakieś fajne skrypty, fajna strategia, jak choćby ta, na którą ostatnio również rozdawałem za friko na poprzednim live'ie, więc można, tak? Można oczywiście mieć dostęp do wszystkich strategii, kupując e-booka number one i dołączając do grupy Akademia Vinted. Ja z Instagramem mam taki problem, że tam jest tylko jeden link, czyli jak wejdziecie na mój profil, tam jest tylko jeden link. Tam jest chwilowo link do zakupu e-booka ze skryptami, bo już od dawna tak jest. Aczkolwiek jak tam sobie wejdziecie, poklikacie, to tam jest więcej e-booków, są dwa e-booki, jest jeszcze takie szkolenie, gdzie możecie wykupić dostęp do mojej szafy na Vinted. Jeśli komuś to pasuje, jeśli ktoś się chce w taki sposób uczyć sprzedawać, chce zobaczyć na przykład, jakie ja mam produkty w swojej szafie, jakie ja mam
co ja podbijam, jak często wstawiam. Teraz tam troszkę mniej byłem aktywny na tym koncie ze względu na to, że po prostu miałem trochę rzeczy do zrobienia, ale cały czas działam, odpisuję, przekazuję wam skrypty, więc tak, w takiej formie też wiedzę można u mnie zdobyć. Tak jak mówiłem od zawsze, nie pokazywałem swojego profilu, bo mi nie zależy na tym, żebyście ode mnie kupowali, ale jeśli by się ktoś chciał nauczyć sprzedawać, to też jest taka opcja, można sobie taki dostęp wykupić. Nie ma tam żadnego koszyka, nie da się zrobić płatności, trzeba do mnie napisać na priv na Instagramie i ja po prostu wtedy wam wysyłam dane do przelewu, tam trzeba mi wysłać 45 zł. Siemanko! Więc jak masz jakieś pytanie, minuta ostatnia, to oczywiście zachęcam. Przypomnę, jeśli ktoś jeszcze nie ma e-booka ze skryptami, to ja wrzuciłem dzisiaj na potrzeby tego live'a 9 kodów, kupon. Widziałem, że jakieś tam się już zużyły, ale nie wiem ile. Jeśli jeszcze są, to można sobie skorzystać. Nie mało, bo minus 13%, tak jak mówiłem, będzie podwyżka prawdopodobnie za jakiś czas. Więc znowu te osoby, które kupią wcześniej, będą miały taniej. Tak, już koniec, bo już gadam od półtorej godziny. Kolejne półtorej godziny dorzucałem. Mam nadzieję, że oglądacie te live'y, bo jak nie, no to straszna lipa, bo to jest oczywiście robione dla was. Ja, wiecie, ja już to wiem, nie muszę tego gadać dla siebie. Wiadomo, każdy klient jest inny i czego innego szuka. Dokładnie. I trzeba mieć to na uwagę. Czy opcja perełki beta jest dostępna dla wszystkich, czy tylko dla wybranych? Dla wybranych, ale nie wiem, czy to nawet dodadzą, bo jest to mega niefajne, się to nie sprawdza, nic to praktycznie nie daje. Coś mi się tam z tych wybranych perełek sprzedaje, aczkolwiek tylko jedno moje konto dostało dostęp do tej opcji, więc też nie mam jakiegoś super możliwości, żeby to testować. Ale nie wiem, wydaje mi się, że nie jest to jakoś super fajne i na pewno nie wpływa to jakoś zaskakująco na sprzedaż. Jeśli bym coś wymyślił, to możecie się spodziewać strategii. Być może ją rozdam za friko, być może będzie dla tych osób tylko z grupy. W każdym bądź razie tyle. U mnie się nie sprawdza. No właśnie, tak jak mówiłem. Johanka, zobacz sobie na moim YouTubie, masz taki filmik, nowa opcja, tam pokazuję jak to wygląda, możesz sobie zobaczyć. Nowa opcja, to jest polecane przez sprzedawcę się nazywa. Ja oczywiście dziękuję wszystkim obecnym, dziękuję osobom, które będą oglądać live'a i dotrwają do samego końca. Jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz, żebym wiedział, kto jest aktywny, może to kiedyś wpłynie na jakieś nagrody dla was, nie wiem, może jakieś e-booki, też mi się zdarza w miarę często rozdawać. W każdym bądź razie dzięki za live'a, mam nadzieję, że wam się przydał. Miłego wieczoru, powodzenia w sprzedaży, ja lecę jeszcze do swoich klientów. Cześć!